czy na nodze orteza, a w pogotowiu kule, to czy trzeba dalej wykonywać dobrze swoją pracę, czy pójść na zwolnienie? Czy orteza, czy noga zwichnięta, czy złamana, czy naderwane wiązadło, trzeba wykonywać swoją pracę, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to raczej nie ma zwolnienia, nie ma chorobowego. Oczywiście, w systemie można znaleźć takie rozwiązanie, ale co z tego, jak ludzie na ciebie liczą i masz poprowadzić tą imprezę? Kiedy coś nie działa fizycznie w organizmie i czegoś nie można zrobić w pełni tak, jak się tego chce, to okazuje się, że ludzie już nie patrzą na Pawła, patrzą na Kupackiego. Czyli w skrócie patrzą na markę, patrzą na to, jakie standardy w tej usłudze się znajdują. Jeżeli jakaś część ciała nie domaga i te standardy staną się troszeczkę inne albo nie takie urozmaicone, to już pojawia się niebezpieczeństwo od strony klienta, czy on da radę, czy on to zrobi. To samo dotyczy różnych innych zawodów. Kosmetyczka, jeżeli zrobi sobie coś z ręką, nie może dobrze świadczyć swojej usługi, a panie się umawiają do niej z półrocznym wyprzedzeniem, to też jest niezły kwas. Po pierwsze, warto się zabezpieczyć w umowie, co w przypadku takich sytuacji się dzieje, a po drugie, trzeba stawać na wysokości zadania i nastawiać się pozytywnie i robić za wszelką cenę tak, żeby było dobrze i w interesie klienta. Pozdrawiając ze studniówki, poproszę o kciuka i o subskrypcję. Przyjemnego!